Dziś 9 już nęcenie miejscówki. Środa, w piątek będziemy siadać już na zasiadkę nocną. Zobaczymy, może już coś ciekawego wejdzie. Dzisiaj nęcimy kukurydzą, grochem i pęczakiem. A do tego, jako dodatek, że w piątek już robimy zasiadkę, zrobiłem miks z gotowanego makaronu, troszkę zanęty, na którą będziemy potem łowić, oraz ziarna słonecznika. Potem zrobię rzut, zobaczymy, jak to wygląda. Do tego całość zaprawiłem delikatnie koko belgę, żeby poprawić trawionko. I do tego zalejemy jeszcze melasę, żeby te rybki jednak miały coś smacznego w tej wodzie. Dziś pogoda ciepło, ale jak słychać burzowo. Właśnie pół godziny przesiedzieliśmy w samochodzie, żeby móc zanęcić. Przeszedł ładny deszczyk. Mam nadzieję, że pozwoli nam wrzucić jeszcze i zanęcić łowisko. Pokażę jeszcze. Jak widać, ziarna słonecznika, kluski obtoczone w kokobelgę. Makaronik ładnie się właśnie nim obkleił. Zaraz to wymieszamy i poleci wszystko do wody. Pęczak chyba kupiłem dość trochę przydrobny. Ziarna ugotowały się ładnie, są mięciutkie. Mieszamy to, rzucamy do wody i spadamy, bo słyszę, że za plecami jest niezła burza. A nie chcę drugi raz czekać, żeby móc to rzucić. Mam nadzieję, że mieszanka będzie skuteczna. W piątek się wszystko okaże. Jeżeli tak, to nakręcimy pewnie ciekawy filmik. Mam nadzieję, że też pogoda nam pozwoli na zasiadkę, bo jest niestety ostatnio dość burzowo. Ale jak ja to mawiam, pod wodą nie pada. Oraz nie ma złej pogody, tylko są nieodpowiednio ubrani ludzie. Więc na pewno będziemy próbować. Jeżeli nie całą noc, to przynajmniej kilka godzin. Dopalę to jeszcze resztą melasy, bo znów dość sporo wyszło tej mieszanki. Ponad pół wiaderka. Proszę bardzo. Ziarno gotowane na szybko. Zabrakło mi trochę czasu, także są jeszcze cieplutkie. A, do tej pory nie powiedziałem nigdy. Ja zawsze po ugotowaniu ziaren próbuję je, ponieważ groch może trafić się gorzki albo jakiś tam jeszcze inny, nie mało wartościowy. I warto sprawdzić, jak te ziarna smakują. Jeżeli ziarno jest dobrze ugotowane, to groch, kukurydza, pszenica i wszystko to, co gotujemy, jest dobre w smaku, naprawdę. Pszenica i wszystkie ziarna powinny robić się słodkie. Dlatego też myślę, że rybki powinny je wtedy z chęcią zjadać, bo niedogotowane ziarno ma w środku białe i twarde. No i niestety ryba choruje po niedogotowanym i surowym ziarnie, nie ma co ukrywać. Ryba woli jednak zjeść. Ona zje każde ziarno praktycznie, bo ona o tym nie wie, ale ziarno ugotowane tak dobrze, na pewno rybki. Dobra, kończę nagrywanie i rzucam na szybko film. Kończę nagrywanie i rzucam na szybko ziarenka do wody, bo widzę, że burza się zbliża. I widzimy się prawdopodobnie już w sobotę, jeżeli tylko uda nam się zrobić wyjazd na zasiadkę.